Czarujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach, na fioletowo-szarych łąkach. Niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż powieki miękko wsiąka, zakrzypła sól na nagich wargach. Witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, Dzień Patrona Szkoły to ważna i doniosła uroczystość dla całej społeczności szkolnej. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią spotykamy się ponownie, aby uczcić pamięć i oddać cześć Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Krzysztof Kamil Baczyński to młody, wybitny poeta okresu wojny i okupacji. To odważny młody człowiek, żołnierz, uczestnik grup konspiracyjnych, a następnie uczestnik Powstania Warszawskiego, który złożył najwyższą ofiarę swojego życia w imię ideału wolności i niepodległości. Jest patronem młodych, dlatego też czcimy pamięć tego wielkiego, ale jednocześnie skromnego człowieka. Przesłanie zawarte w jego poezji „Trzeba umieć ludzi pokochać” stało się nie tylko hasłem, ale sposobem działania, drogowskazem dla młodzieży oraz nauczycieli naszej szkoły. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo to wspaniały bohater, jest to wzór patriotyzmu. Wspaniała idea walki w obronie ojczyzny jest wzniosła i także aktualna chociażby w odniesieniu do tragedii za naszymi granicami. Myślę tutaj o wojnie w Ukrainie. Tam również giną ludzie w obronie własnej ojczyzny, tak jak w czasie II wojny światowej, kiedy żył, walczył i zginął nasz patron. W obronie ojczyzny ginęli i dziś również giną bohaterscy Ukraińcy, dla których wolność, niepodległość są najwyższymi wartościami. Wszystkim, którzy walczą o wolność za swoją ojczyznę, tak jak nasz patron Krzysztof Kamil Baczyński, winniśmy złożyć hołd i zawsze mieć ich w swojej pamięci. Chwała bohaterom. Jeden z nas to jestem ja, którym pokochał świat mi rozkwit jak wielki obłok, ogień w snach i tak jak drzewo jestem prosty. A drugi z nas to jestem ja, którym nienawiść drżąco począł i nóż mi błyska tonił łza, z drętwych jak woda oczu. A trzeci z nas to jestem ja, odbity w wypłakanych łzach, a ból mój jest jak wielka ciemność. I czwarty ten, którego znam, który nauczy znów pokory, te moje czasy nadaremne i serce moje bardzo chore, na śmierć, która się lęgnie we mnie. Dzisiejsza atmosfera, którą przeżywamy w ramach Dnia Patrona Szkoły, nastraja nas ku myśleniu o ojczyźnie, o tych wszystkich wartościach, które prezentował patron tej szkoły, Krzysztof Kamil Baczyński, który sam zginął podczas Powstania Warszawskiego, a miesiąc później zginęła jego żona, będąca w ciąży. Osoby bardzo młode, które poświęciły swoje życie dla ratowania ojczyzny, dzisiaj są wzorem właśnie dla społeczności szkolnej, dla społeczności szkoły, zakładu całego, doskonalenia zawodowego, szkół, które dzisiaj mogą się cieszyć właśnie tym wielkim, zacnym patronem, jakim jest Krzysztof Kamil Baczyński, wielki patriota i poeta właśnie, którego dzisiaj wspominamy. Cieszymy się, że w ramach tej dzisiejszej uroczystości odbyło się również podsumowanie konkursów tego o haśle „Umieć ludzi pokochać”, trzeba umieć ludzi pokochać i to przesłanie również dotarło dzisiaj do młodzieży, by w tym czasie szczególnej nienawiści i agresji ze strony różnych środowisk, a także konfliktu, z jakim mamy miejsce za naszą wschodnią granicą, by umieć tutaj w Polsce patrzeć na siebie z miłością, z szacunkiem i również potrafić w tym trudnym czasie dzisiejszej rzeczywistości ze sobą rozmawiać. I tego wszystkiego młodzi ludzie, młodzi uczniowie uczą się właśnie w murach tej szkoły, za co nauczycielom, kadrze pedagogicznej, ale także dyrektorowi, który jest tutaj niekwestionowanym autorytetem dla młodzieży. Bardzo serdecznie dziękuję, bo takie postawy patriotyczne, ale także te społeczne w naszym społeczeństwie właśnie wychodzą ze środowisk nauczycielskich, z tych środowisk, które kształtują postawy młodego pokolenia i kształtują postawę młodego człowieka właśnie w murach szkoły. Często, gdy ten uczeń, gdy ten człowiek, młody człowiek nie ma tego wzoru w rodzinie, nie ma gdzieś tego wzoru w najbliższym otoczeniu, to szkoła jest tą deską ratunkową, która mu udziela tych wskazówek, jak dalej żyć i jak żyć również dla dobra naszej ojczyzny, która również potrzebuje każdego młodego życia, by mu służyło i żeby ta nasza ojczyzna również mogła się rozwijać, również w tym czasie ciężkim, w tym czasie konfliktów, w tym czasie niespokojnym. Poszerzył świat, do odlotu zbiera się dzień. I znowu deszcz, to już tydzień tak ciągnie się. To już tydzień, odkąd Ciebie nie ma. To już tydzień, gdzie jesteś, nie wiem. Choć pytałem dookoła ludzi. Warszawa jest smutna bez Ciebie. Warszawa jest smutna bez Ciebie. Warszawa jest smutna bez Ciebie. Warszawa jest smutna bez Ciebie.